Cześć wam i witam was, mówi dla was Lucek, a to jest Need for Speed World. World, oh my gosh. To jest Dodge Challenger Concept, którego zakupiłem w wersji policyjnej. Mogę włączyć sobie tu światełka, które wyglądają tak. I kosztował on dosyć sporo, bo 4000 chyba 100 boostów. Coś koło tego. I myślę, że cena nie jest zbyt adekwatna do jego osiągów. Jest to średniak. Ja go zamierzam wymaksować sobie częściami Ultra, dlatego że jestem fanem tego modelu i bardzo lubię Dodge Challengera, szczególnie wersję, którą tutaj widzicie. Taką nowoczesną koncept. Nie wiem, czemu zawsze tak twórcy nerfią tą markę w Need for Speed World, czyli Dodge, bo chyba nie ma żadnego Dodge'a, który by był dobry w Wordzie. Jeśli jest taki, to mnie poprawcie. No cóż, ten też nie jest wcale dobry, nie jest to Cox. Nie ma mocnego Nitra, super dobrego przyspieszenia też nie ma. Jakiegoś zajebistego skrętu również. Ale za to zajebiście brzmi. O. Jeździ się nim bardzo przyjemnie. Skręt jest fajny. Nie jest on mocny, nie jest też słaby. Fajnie trzyma się wóz drogi, jest stabilny. Tak właśnie jeździ, tak właśnie brzmi. I w zasadzie tutaj mógłbym zakończyć ten przegląd. Jest to po prostu średnik. Ale jak wiecie, nie zakończę. Bo, oh man, nie teraz, Arli. Nie zakończę, dlatego że chcę pojechać jakieś wyścigi. Chcę sprawdzić, jak ten wóz będzie się sprawował na trybie multiplayer. I nie tylko. Więc zapraszam do wyścigu. Więc okej, ja już się pokusiłem i wsadziłem tutaj jedną część Ultra. Jest to silnik 17.9. Oraz miałem tutaj części wyścigowe, w sumie całkiem niezłe, takie jak w Aventadorze, czyli części wyścigowe, zielone oraz czerwone, całkiem niezły pakiet. I w sumie włożyłem tą część Ultra i całkiem nieźle mi samochód stunigowało. Możecie sobie zobaczyć, jakie ma staty obecnie samochód za pusty, wersja policyjna. Chyba 600 coś, 605 czy coś takiego. Także staty mi podrosły o 20 punktów, co jest całkiem niezłym wynikiem. Skille to jest totalna abstrakcja, bo Nitro tutaj w ogóle nie działa. Moimi przeciwnikami są koksy z klasy A i nawet z klasy E, Porsche GT3 RS 4.0. Także nie wiem, czy sobie tutaj poradzę, zobaczymy. W sumie całkiem nieźle przyspiesza ten Challenger. Challenger. Mam nadzieję, że sobie jakoś tutaj poradzę. Zobaczymy. Ok, i startujemy. Pod względem gabarytów. O, shit! Co za lag! Dobrze, pod względem gabarytów, jak widzieliście, mój Challenger jest naprawdę ogromny. Ach, to mnie podnieca. Nie no, nie pod. Kurde, dobra. Spaliłem. Po prostu jest duży. Podobają mi się te światła z tyłu, podoba mi się dźwięk tego samochodu. I naprawdę fajnie się prowadzi. Aha, jest tu takie coś, właśnie, po tunigowaniu zauważyłem, że jest tu taka jedna mała sprawa, mały szkopuł, który sprawia, że statystyka prowadzenia po włożeniu jakiejkolwiek części spada. Czyli prawdopodobnie nie będziemy mogli wymaksować tego samochodu w klasie A. Ale kto wie. Mam zamiar naprawdę nieźle stuningować tego Challengera. Wiecie co najbardziej lubię? Jak wpadam na wyścig wozem, którym mało kto wie cokolwiek. I nagle zaczynam nim wymiatać, a ludziom opada kopara. I myślą sobie, cheater. Ale nie, to jest Marussia,
to jest Dodge Challenger. To jest wóz, o którym nikt nie słyszał. Ach, lubię to uczucie, a wy? Tak. Ojej. Na razie chyba nic z tego wygrywania, ani dobrej jazdy nie będzie. Po części trochę z powodu tego laga na początku. Po części z mojej wartej wszelakiej krytyki jazdy w tym wyścigu. Nie idzie mi zbyt dobrze, przyznaję się bez kopania. Cia. Ale cóż, ja się nigdy nie poddaję. Dodge Challengera stuninguję i zobaczymy, jak wtedy będzie jeździł. Co do Marussi, też nie miałem zbyt dużych, że tak powiem, oczekiwań. To jest dobre słowo. Ale jak wsadziłem tam same części Ultra i kto już ze mną jeździł, ten wie, że ten samochód naprawdę koksi. Poniżej, tam chyba miałem 58 sekund na okrążeniu na Garden Boulevard w totalnym zapierdzielu w trafikach. Po prostu Marussia świetnie trzyma się drogi i świetnie skręca. Ale to jest przegląd Dodge Challengera. Ja się zawsze rozgadam na inne tematy. Ale może też to lubicie, czy nie? Więc Dodge Challenger... Właśnie, nie wiem, do jakiej półki mógłbym go zaliczyć. Ostatnio też sporoździłem Fordem Raptorem, który moim zdaniem jest nieco lepszy. Ma mocniejsze nitro, zdecydowanie. Nie jest ono rakietowe. I znowu gadam o innym samochodzie zamiast o Dodge'u. Tak, bo Dodge'u podwiedziałem już w sumie dość dużo. Gdybym spotkał właśnie takich przeciwników jak Raptor, czy nie wiem, Lotus Exige, czy coś w tym rodzaju, może bym miał jakieś szanse. Coś ze słabym nitrem, może tak. No to dobrze, to zapraszam was na jeszcze jakiś wyścig. No i dobiło mi takich graczy, takich zawodników jak CCX razy 2 oraz GT2996. Nie mają na pewno żadnych szans ze mną. W końcu osiągam tutaj masakryczną prędkość 305 km na godzinę bodajże. Nie wiem nawet, czy ją tutaj osiągnę. Ale zobaczymy. Więc to masakra. Teraz matchmaking działa po prostu opłakanie. Ale dobrze. Shit, wiedziałem, że mi się trafi taka niespodzianka. W postaci... Aj, tamtego Packera. No co... O, fuck, co za lagi. No cóż, mogę się poszczycić tutaj jedynie dobrym skrętem. Znaczy dość dobrym skrętem, nie najlepszym. Ja pierdzielę, ale lagi. I... No w sumie... What the fuck? Dość dobrą przyczepnością. God damn it. Nie no, ten samochód naprawdę ma potencjał. Wierzę w to głęboko, gdzieś tam w swoim ludzkowym ja. Ale czy ja ten potencjał rozwinę kiedyś? Mam nadzieję, że tak się stanie. No i dobra, oni już przejechali okrążenie. Ja sobie dodam chyba jeszcze jedno, ale boję się, że mnie zdublują. Kurde. No dobra, ktoś już to zrobił za mnie. Nie wiem, czy mam takie lagi teraz. Ale cóż, Dodge jeździ się całkiem przyjemnie. Przyjemne do prowadzenia, bez kitu. O, 307 km na godzinę, także... Prędkość nie jest zabójcza. Przyspieszenie wcale nie jest takie złe, jak mi się wydawało. Przyspieszę nawet całkiem nieźle. Ho! Słuchajcie, dogoniłem ich wszystkich. Chyba się nieźle ramują. Z takimi lagami, z takim
poziomem, jaki ja reprezentuję, to jest masakra jeszcze. Nie, no ta trasa jest jakaś dziwna. Cały peleton dogoniłem, ale miałem laga znowu, cholera. No god damn it, to jest niemożliwe. Wyjazd mi stąd, zaraz cię rozpierdzielę. Ach, nie cierpię tego. Znaczy, jak przegrywam, to lubię, znaczy lubię, nie lubię, nikt chyba nie lubi, jak przegrywa. Ale znoszę to. Nie przeszkadza mi to, nie mam z tym problemu. Natomiast nerwowy problem pojawia się wtedy, kiedy gra z grą się zaczyna coś złego dziać, lagi itp. Normalnie przy graniu tego nie mam, ale gdy nagrywam, jest masakra. Jak teraz. Ostatnie okrążenie, trzecie. Nie wiem, czy już coś z tego będzie. Ten CCX z przodu przede mną rozwala się w najlepsze. No i znowu lag, także już mnie wyprzedził. Zajebiście po prostu. Myślę, że gdyby nie te lagi, to byłbym... Nie no, może drugie miejsce to nie, ale na pewno gdzieś bliżej tej czołówki, bez jaj, kurde. Mi zżarło z kilka dobrych sekund. No, tak. Dobra, nie wiem, czy dojadę w tym roku. Ale przy okazji możecie zobaczyć, że GT2 wygra ten wyścig. Wszak jest to dobry samochód, jak wiecie już z mojego przeglądu. Ja nie chcę komentować tego wyścigu. Jest mi smutno, jest mi źle. I w dodatku Dodge nie ma żadnego bodykita. Ma za to fenomenalnie pasujące spoilery. Chyba maski. No nie, masek też nie ma. Zaraz wam zresztą pokażę. Przegląd po prostu zajebisty, jak zwykle. Musiałem się gdzieś rozwalać i pokazywać wam lagi. Ale dobra. I nie mamy żadnych pakietówka do serii oraz masek. Za to mamy spoilerki. Hop. Ho, ho. Teraz to jest prawdziwy raj tunerski. Oho, ho. Wspaniały wygląd. Wow. Fenomenalny. Ho. Ale bryka, ja pierdziu. Ale ja nie mogę. Jeszcze wsadzić tylko felgi 21. Ach, tunerski raj. Mamy spoilery za IGC. W liczbie 2. Wow. Wspaniałe. Więc tyle, jeśli chodzi o tuning wizualny. Kupiłem ten wóz, dlatego że mi się bardzo podoba z wyglądu, dlatego że jest to unikalny wóz. Kiedyś był dostępny tylko i wyłącznie w pakietach boostów. Teraz jest na wyprzedaży. W cenie 4160 boostów. Wersja policyjna ze światełkami. Cieszę się, że go mam. Osiąga mi, nie jest to orzeł, ale nie jest to też wiewiórka. Nie, wiewiórka jest szybka. Co jest wolne? Żółw? I w sumie, czy jestem zadowolony z zakupu? Po części tak, po części nie. Bo jest to jednak wolny samochód. Zdecydowanie nie polecam wam za taką ilość boostów. Chyba że jesteście tak samo jak ja entuzjastami takich muscle carowych, futurystycznych karoserii, nadwozia. Samochód tylko dla entuzjastów. Dziękuję wam za wyświetlenie i trzymajcie się. Do zobaczenia. Hej!